Neton stoi na dwóch filarach. Jednym z filarów to zbieranie danych i tworzymy narzędzia, które na bieżąco monitorują zachowanie i urządzenie użytkownika na stronie internetowej, a drugi filar to cały silnik decyzyjny, który w dużej mierze bazuje na uczeniu maszynowym i dane zebrane przez od użytkownika zostają przekazane do silnika decyzyjnego, który wydaje rekomendacje naszemu klientowi odnośnie tego, czy dany zbiór danych wskazuje na to, że osoba jest podejrzana, jego aktywność jest podejrzana, czy wręcz przeciwnie, jest to dobry klient, który zakupi dany produkt. Jedną z rzeczy, które jest na pewno wyjątkowe, jeśli chodzi o nasze rozwiązanie, to patrzymy bezpośrednio na surowe zachowanie użytkownika, to znaczy na jego ruchy myszką, na kliknięcia na klawiaturze i wykorzystujemy, łączymy tą wiedzę ze wszystkimi innymi dostępnymi nam danymi, to znaczy dane odnośnie systemu operacyjnego, to czy system operacyjny jest udawany, to znaczy czy tak naprawdę jest to powiedzmy Linux, na którym został postawiony Windows i łączymy te wszystkie dane pochodzące z urządzenia z tymi surowymi danymi o zachowaniu użytkownika, a drugą rzeczą to naprawdę stawiamy na uczenie maszynowe i rozwijamy uczenie maszynowe dla zwalczania właśnie fraudu, więc tworzymy swoje własne algorytmy, które są w stanie przewidzieć, czy dana osoba jest oszustem, czy nie. Najważniejszym momentem w interakcji klienta z Netonem jest moment, kiedy dany użytkownik ma zostać oceniony. Ten moment, kiedy użytkownik ma zostać oceniony, nazywamy w naszym systemie inquiry. Tutaj na panelu pierwsze to, co widać, to jest właśnie dystrybucja tych inquiries, czyli momentów oceny w czasie. To, co jest ciekawe i tutaj też widać na demie, to rzeczywiście dla klientów, którzy są zorientowani mocno geograficznie, można zobaczyć trendy tego, kiedy użytkownicy najbardziej korzystają z danego serwisu naszego klienta, no i można po prostu stwierdzić, kiedy po prostu, że ustaje ta interakcja w pewnym momencie czasu. Co ciekawe, oszuści są dużo mniej regularni i to też widać na takim wykresie. Rekomendacje pochodzące z naszego systemu są podzielone na trzy. To znaczy rekomendacja może być akceptuj, dodatkowo przyjrzyj się, czyli manual review, czyli refuse, czyli odrzuć. Sam system Neton nie jest w stanie wpłynąć bezpośrednio na system klienta, to klient decyduje, co z taką rekomendacją zrobić i w zależności od tego, jaki to jest klient, to na daną rekomendację może zareagować inaczej. Albo może automatycznie właśnie odrzucić takiego klienta, albo może na przykład zdecydować się do niego zadzwonić, czy dokonać jakiejś dodatkowej weryfikacji, która jest na przykład droższa, dlatego nie chcę tego robić dla każdej oceny. Tak jak wspominałem we wstępie, Neton bardzo mocno bazuje na uczeniu maszynowym, ale bardzo szybko trafiliśmy na problem powiązany z rozumieniem uczenia maszynowego i tego, że nasi klienci bali się, że uczenie maszynowe to znaczy black box, czyli taka czarna skrzynka, do której ja wrzucam dane, dostaję jakąś rekomendację, ale tak naprawdę nie wiem, co się stało. Poczyniliśmy bardzo dużo działań, żeby tą czarną skrzynkę zmienić na białą skrzynkę, czyli taką, która rzeczywiście tłumaczy użytkownikowi, dlaczego dana decyzja była podjęta. To, co właśnie teraz pokazuję w panelu, to jest taki wykres, który może pokazuje klientowi, jaki model dla niego został wytrenowany i jak ten model będzie wpływał na ruch. To znaczy na osi X widzimy, jak dużo ruchu dany model będzie odrzucał, a z kolei na osi Y widzimy, jak dużo całego fraudu zostało zrzucone. No i też klient może sobie analizować to, przesuwając właśnie ten próg i rozumieć, że na przykład jeśli będziemy odrzucać 1% ruchu u klienta, to złapiemy 35% z jego oszustw, które do tej pory były widziane. To wszystko bazuje naturalnie na założeniu, że rozmawiamy o modelach, które są uczone na danych historycznych, które zostały oznaczone jako te, które skończyły się oszustwem i tych, które nie skończyły się oszustwem. I w kontekście też tego tłumaczenia uczenia maszynowego, tu widać, że my też prezentujemy tak zwany feature importance, czyli tak naprawdę wskazujemy na to, jakie czynniki najbardziej wpływają na to, że dany model ocenia transakcje jako dobre bądź złe.
Przechodząc do szczegółu, to nasz system naturalnie nie tylko eksponuje zbiorcze dane, które tutaj widać, ale również eksponuje dane per każda sesja, która została oceniona. Przejdę teraz do takiej sesji. I co tutaj widać? Oczywiście po lewej stronie widać, jakie zdarzenia wiodły do danej oceny. Dlatego, że to nie jest tak, że my tylko widzimy użytkownika w momencie, gdy on trafi na stronę płatności u naszego klienta, ale jesteśmy w stanie otrzymywać wydarzenia, które wiodą do tej krytycznej akcji, która zostanie oceniona, a oprócz tego jesteśmy informowani o tym, czy dana transakcja została zrealizowana, jak również oczekujemy tego, że nasz klient nam przekaże informację zwrotną na temat tej transakcji, na przykład tak jak teraz oznaczę tą transakcję jako taką, która się skończyła chargebackiem, czyli tym złym zdarzeniem, czyli pewnie właśnie oszustwem. To, co jest ważne, to tak jak widać, może się tak zdarzyć, że nasz system stwierdzi, że to jest zła transakcja i przekaże rekomendację odrzuć i w tym momencie klient może automatycznie mieć ustawioną logikę, która to logika zablokuje tą transakcję i jej nigdy nie zrealizuje, ale może być inna logika, gdzie na przykład część tych transakcji jest oceniana manualnie przez danego pracownika u naszego klienta i dana transakcja zostanie puszczona, a później może się okazać, że zostanie chargebackowana i to jest to, co tutaj widzimy, to jest właśnie zasymulowana taka sytuacja. Z ważnych rzeczy, to tak jak wspominałem, nasz system zbiera bardzo dużo informacji o urządzeniu i te informacje my przekazujemy do klienta w formie łatwo czytelnej, właśnie w formie sygnałów, które widać tutaj w tym oknie. Tutaj w danym zdarzeniu, w danej sesji, jak widzimy, nasz system wykrył, że z ważniejszych sygnałów, że dany użytkownik udawał inne urządzenie, udawał inną przeglądarkę niż rzeczywiście ta, która została wykryta przez nasz system, dlatego że, tak jak tutaj wspominamy, to jest zdarzenie, gdzie został zmodyfikowany user agent, czyli tak naprawdę taki oświadczany przez każdego z nas korzystającego z internetu. Każdy z nas oświadcza swoją tożsamość właśnie w postaci user agenta i to, co robią fraudsterzy, to zmieniają tego user agenta, żeby anonimizować siebie, ale też, żeby móc wykreować bardzo dużo takich sesji i ktoś ich nie zablokował na bazie właśnie zbyt częstego występowania tego konkretnego user agenta. Ale same sygnały nie decydują o tym, czy zostanie taka transakcja czy odrzucona, czy nie. O tym decydują algorytmy, coś, co nazywamy w naszym systemie algorytmami. I jak widać, tych algorytmów mamy bardzo dużo. Tutaj są wyświetlone tylko takie, które rzeczywiście decydują o tym, które zdecydowały o tym, żeby odrzucić daną transakcję. Tu, jak widzimy, został striggerowany, włączony Foundation Model. To jest taki model, który jest wytrenowany dla całego konkretnego przemysłu, jak na przykład przemysł travel, czyli podróży. I ten model wytrenowany na wszystkich danych historycznych stwierdza, że dana transakcja na bazie tych danych, które otrzymaliśmy, jest na tyle podejrzana, żeby ją odrzucić. Naturalnie tych algorytmów jest dużo więcej. Teraz pokazuję, to są dwa dodatkowe modele uczenia maszynowego, jak również są też inne możliwe, dostępne, powiedzmy prostsze algorytmy niż samo uczenie maszynowe. Wszystkie dane, które są zbierane, które tutaj można eksponować w kolejnych tabach, są przechowywane w chmurze. My współpracujemy bezpośrednio z AWS-em, więc wszystkie dane są przechowywane w chmurze AWS-owej za wszystkimi certyfikatami, które eksponuje AWS, jak również naturalnie wszystkie dane są szyfrowane i bazy danych są zabezpieczone. Dane naturalnie też z racji naszego operowania w Unii Europejskiej są przechowywane w Unii Europejskiej, w centrach AWS w Unii Europejskiej. Tak jak wspominałem i może chciałbym to też pokazać, bardzo mocno pracujemy na danych behawioralnych i te dane behawioralne też można zobaczyć w naszym panelu. Tutaj jest na przykład heatmapa nacisków na klawiaturze. To, co jest ważne, naturalnie nasz system pozwala na oznaczenie tych pól, z których należy zebrać te wartości, a tych pól, które nie, czyli na przykład jeśli tam jest, rozmawiamy o polu z hasłem danego użytkownika, czy polu z numerem karty, czy z polem CVV, to z tych miejsc nie zbieramy samych wartości pól,
czyli nie wiemy, jakie tam litery tak naprawdę zostały wciśnięte, ale wiemy w jakich czasach i to pozwala nam bardzo dobrze stwierdzać na przykład, czy dana interakcja nie jest automatyzowana, czyli tak naprawdę, czy oszust nie napisał skryptu, który teraz 100 razy będzie wchodził na stronę klienta i próbował dokonać danej transakcji. No i naturalnie te statystyki, które tu widać, nam w tym pomagają, bo powiedzmy, że można sobie wyobrazić, że taki napisany skrypt będzie dużo bardziej przewidywalny w tym, jak te statystyki będą wyglądać.